Cześć moi drodzy, bardzo mi miło, że znowu widzimy się tutaj na moim kanale, tym bardziej, że dzisiaj będę opowiadać o świetnym aktorze. Aktorze charakterystycznym, który udowadniał, że w małym ciele wielki duch. Mierzył zaledwie 156 cm, co nie przeszkodziło mu ani w zdobyciu zawodu aktora, ani w jego rozwijaniu, ani również w zdobyciu popularności czy sympatii całej Polski, nawet jeżeli chodzi o role, które z założenia wcale sympatyczne do końca być nie miały. Tak było zresztą z Maliniakiem z 40-latka. Miał być dociekliwy, wręcz wredny, a okazał się być naprawdę kochany przez fanów. Roman Kłosowski to człowiek niezwykle optymistyczny, aktor bardzo często kojarzony z rolami właśnie takimi, które miały nam poprawiać nastrój, ale również świetny reżyser i dramaturg. Jak wyglądało jego życie, jak wyglądała jego droga do zdobycia zawodu aktora, bo ta, zdradzę Wam zawczasu, nie była łatwa. Będzie też trochę o miłości, czyli myślę, że wszystko, co lubicie. Warto więc ze mną zostać do samego końca, ale zanim przejdę do tego naszego dzisiejszego tematu, mam dla Was bardzo ważne ogłoszenie. Ponieważ bardzo Wam często mówię, że warto rozwijać swoje pasje, zainteresowania, no i dzisiaj chciałam Wam polecić coś, co myślę, że powinno zainteresować wszystkich humanistów, którzy zastanawiają się, jak swoje zdolności humanistyczne przełożyć na dobry zawód i taki przede wszystkim, który będzie na czasie. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi uruchomiła właśnie świetny kierunek, który pozwoli Wam na przykład prowadzić swój kanał z powodzeniem. Kierunek kulturoznawstwo, realizacja obrazu internetowego pozwoli Wam także nauczyć się pisania scenariuszy, montażu, realizacji filmów, obrazów internetowych, dzięki czemu będziecie także mogli współpracować z twórcami internetowymi, których, jak dobrze wiemy, dzisiaj nie brakuje i którzy bardzo często potrzebują wsparcia specjalistów. A jeżeli zechcecie występować przed kamerą, a nie za nią, to także nauczycie się na przykład budowania własnej marki. Generalnie zachęcam Was do zapoznania się z tym kierunkiem, bo jest to na pewno innowacyjny kierunek wśród kierunków humanistycznych i taki, dzięki któremu będziecie mogli zaplanować swoją przyszłość, realizując swoją pasję. Poniżej w opisie tego filmu, a także w pierwszym komentarzu zostawiam Wam link, pod którym możecie zapoznać się z tym kierunkiem, a także link do rekrutacji, jeżeli zdecydujecie się spróbować swoich sił. Trzymam za Was kciuki, a teraz już zaczynamy odcinek. Roman Kłosowski urodził się 14 lutego 1929 roku w Białej Podlaskiej, gdzie już jako nastolatek zaczął realizować się jako aktor amator. Chociaż wtedy jeszcze w życiu nie myślał, że będzie to jego zawód. Marzył o tym, żeby zostać pięściarzem. I jak sam mówi, bardzo dużo czasu młodzieńczego poświęcił właśnie na treningi. Trenowałem wtedy non-stop. Marzyłem o wadze piórkowej i galach, nie do obrony, ale kochałem także literaturę. Urodził się w rodzinie rymarza i tapicera Kazimierza Kłosowskiego oraz jego żony Franciszki. Miał dwie starsze siostry, Inę i Lenę, dla których był pupilkiem, które chyba marzyły o młodszym braciszku, więc gdy tylko pojawił się na świecie, troskliwie się nim opiekowały, no i oczywiście był to ich taki pieszczoszek. Ojciec oczywiście uważał, że ma bardzo dobry zawód i że dla jego syna będzie to bardzo dobra przyszłość, kiedy odziedziczy i fach, i oczywiście wszystko, co swoimi rękami ojciec za życia wypracuje. No ale szybko się rozczarował, bo okazało się, że syn chyba jednak nie odziedziczył po nim zdolności. Ludzie o moich rękach mówią, że są złote. Niestety, ciebie, synu, Bozia ubrała w palce z gówna. Trzeba szukać innej drogi. Bezpośrednie, ale wydaje mi się, że chyba jednak jest to lepsza droga niż nakłaniać dziecko do robienia czegoś, czego nie chce albo do czego się nie nadaje na siłę. No ale, że matematyka to też jakby nie był jego konik, to jego zainteresowania podążyły właśnie za tym, co już wspomniał, czyli literatura. Realizował się więc w kółku literacko-teatralnym. Ale nie to, żeby był takim grzecznym chłopcem, który po prostu odpływa w świecie fantazji, czytając książki. Nie, był po prostu niezłym łobuzem. Kiedyś nauczycielka zadała mi za karę lekturę Sienkiewicza. Czytałem tom za tomem i odkryłem, że to mnie uspokaja. Jestem żywym przykładem na to, że teatr i literatura pełnią rolę wychowawczą. Ale czemu w ogóle potrzebował tego teatru? Jeszcze bardziej doprecyzujmy. Uczyłem się słabo, z przedmiotów ścisłych miałem dwóje. Wagarowałem, bywałem arogancki, paliłem papierosy. Byłem okropny, nie ma się czym chwalić, zwierzał się w przeglądzie. I choć dzisiaj jest honorowym obywatelem Białej Podlaskiej, sam się zastanawia, czy jego nauczyciele z tego powodu nie przewracają się w grobie.
że ten Urwis, że ten Nierób i Wagarowicz jest dziś dumą miasta. No, rodzice to lekko ze mną nie mieli. Uczyć się nie chciałem, papieroski podpalałem. Zimą 1948 roku przeniósł się do Warszawy, do swojej siostry Iny. Ale właśnie działał wcześniej już w ramach tego kółka teatralnego, no i odniósł kilka sukcesów, wygrywał jakieś konkursy recytatorskie i tak dalej, więc stwierdził, że może dobrym pomysłem byłoby kontynuowanie tej pasji. A oczywiście stolica dawała dużo lepsze możliwości. Postanowił więc zacząć z grubej rury i zdawać na PWST. Tym bardziej, że no jak wiecie, ani on, ani już jego ojciec jego w zawodzie rzemieślnika nie widzieli. Ale tutaj też łatwo nie było, szybko musiał się dowiedzieć i pogodzić z tym, a może nawet zderzyć, że jego warunki zewnętrzne, fizyczne nie do końca są idealne do wykonywania zawodu aktora, ale miał jeden atut. Po złożeniu papierów do szkoły aktorskiej usłyszał od wybitnego profesora Aleksandra Zelwerowicza. Głos dobry, ale nic ponadto. Mimo wszystko egzamin do szkoły aktorskiej zdał za pierwszym razem. Profesorowie mówili, że jestem wydarzeniem teatralnym. Jak człowiek o tak nikczemnej posturze dostał się do szkoły, sami pytali. A Aleksander Zelwerowicz szybko mu nie odpuścił i niestety pan Roman musiał się zderzyć z kilkoma jego komentarzami, które bardzo długo mu zostały w głowie. Mimo wszystko później przyznawał, że był to dla niego dobry wykładowca i bardzo sympatyczny, chociaż początki mieli trudne. Panie Romanie, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że pan jest z Francuska, mówiąc, żeby zbytnio pana nie urazić, courduplein? Courduplein, jamnikowaty. Tym dosłownie mnie zmiażdżył, przyznał późniejszy Maliniak. Na szczęście nigdy potem nie był złośliwy. Mamy nawet pamiątkowe zdjęcie z dedykacją. Ale było tak, że najlepsi studenci dostawali angaż w teatrach stołecznych. A reszta musiała szukać szczęścia w Polsce. Oczywiście też nie wszystkim udało się to szczęście znaleźć. Pan Roman wybrał się do Szczecina. I tam, oprócz zatrudnienia w teatrze, znalazł jeszcze większe szczęście. Tam na dzień dobry dyrektor Haberski popatrzył na mnie i powiedział: wygląda pan nie najlepiej, ale może jakoś to będzie, wspominał aktor w Wysokich obcasach. I było. Zagrałem tytułową rolę w Szczęściu Frania. Do tej pory nazwa roli się do mnie przylepiła. Miał szczęście, miał, tak, znalazł je. Ale czy tylko te role mi chodziło? Chyba nie. Chyba bardziej chodziło mi tutaj nawet o żonę. W 1955 roku poznał Krystynę Kłosowską. Prowadziłem tam poradnie dla przyszłych aktorów. Sprawdzałem umiejętności. Ona weszła, wyrecytowała fragment powieści Dzieje grzechu Stefana Żeromskiego. Od razu mi się spodobała, ale powiedziałem jej, że na aktorkę jest już za stara. Miała 24 lata. Nie obraziła się i umówiliśmy się na kawę. I tak została moją żoną. Panowie, jeśli zastanawiacie się, jakie komplementy należy prawić kobietom, żeby chciały pójść z wami na kawę, a może i nawet później zostać waszą żoną, to powiedzcie im, że są za stare. Sprawdzone. Potem pan Roman już po prostu kursował na trasie Warszawa-Szczecin. A potem dostał angaż w Teatrze Domu Wojska Polskiego. Ślub odbył się 12 kwietnia w Policach. Weselnicy podobno balowali do białego rana. Czasem zastanawiam się, dlaczego los uczynił mnie takim szczęściarzem i pozwolił mi odnaleźć swoją drugą połowę. Dochodzę wtedy do wniosku, że zesłał mi Krysię w zamian za urodę i słuszny wzrost. Po latach pan Kłosowski wraz z żoną powrócił do stolicy. No ale przez cały ten okres nie za bardzo mu się przelewało. Nie miał za dużo pieniędzy, za dużo też nie zarabiał. Dodatkowo był, właśnie został młodym mężem, nie było więc łatwo. Po 2 latach spędzonych w Szczecinie, gdy wróciłem do Warszawy z żoną i dzieckiem w drodze, też było ciężko, mówił w Wysokich obcasach. I tutaj on napomnę o tym, że po kilku latach wykonywania zawodu aktora stwierdził, że przy jego warunkach być może nigdy nie zrobi wielkiej kariery i zawsze ten portfel nie będzie raczej pełny, tylko raczej pusty. No i stwierdził, że być może reżyseria jest jego powołaniem i w 1965 ukończył również Wydział Reżyserski. W wieku 30 lat zauważyłem, że wciąż otrzymuję propozycje komediowe, śmieszne role i to dość w miernych komediach, albo role numerowe, robotnik czwarty, urzędnik szósty i tak dalej. Te role nie dawały mi satysfakcji, więc w końcu postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce, zrobić dyplom reżyserski, dzięki któremu będę mógł sam wybierać repertuar i potem obsadzać siebie w ciekawej roli. Coś powiedzieć o sobie, o świecie, o swoich poglądach.
I czasem jest tak, że aktorzy świetnie zdają sobie sprawę ze swoich, powiedzmy, dodatkowych atutów i potrafią je wykorzystać, ale czasem jest tak, że to publiczność je odkrywa. I w tym przypadku właśnie ta druga opcja miała miejsce. Moją komediowość odkryła publiczność. Grałem bardzo serio, a ludzie pękali ze śmiechu. Trochę mnie to peszyło. Trochę uprzytomniło, że mam w sobie coś zabawnego, mówił w Teletygodniu. W międzyczasie żadne problemy nie wpływały na małżeństwo Kłosowskich. Uchodzili wśród znajomych za ideał. Na świat przyszedł ich syn Tomasz, który później w dorosłym życiu nie zdecydował się związać swojej drogi z aktorstwem, choć chyba źle to powiedziałam, bo związał się z aktorką, więc w sumie z aktorstwem się związał, ale sam nie wykonuje tego zawodu. Natomiast małżeństwo państwa Kłosowskich to oczywiście poświęcało mu każdą wolną chwilę, a pan Roman wszystkie swoje wyjazdy i urlopy dostosowywał właśnie pod syna. Rzucił się w wir pracy przerywanej właśnie rodzinnymi wakacjami. Trasy urlopów przebiegały zgodnie z potrzebami syna Tomasza. Najpierw było to polskie wybrzeże, potem Mazury, wreszcie Bułgaria. Ale jak to w małżeństwie? Państwo Kłosowscy czasem dawali sobie w kość, nie ukrywali tego, ale byli przede wszystkim wielkimi przyjaciółmi, tego sobie mówili i to pozwalało im z każdego konfliktu wyjść obronną ręką. Mówili na siebie pieszczotliwie, gabcio i gabcia. I tak sobie żyliśmy. Nie byłem święty, ale nigdy jej nie upokorzyłem. Kiedy po premierach wracałem do domu i słyszałem chcesz kawy, byłem pełen niepokoju. A kiedy widziałem kubeł ze śmieciami naszykowany do wyrzucenia, to wiedziałem, że wszystko gra. Dbała, żeby mi się w głowie nie przewróciło od tego sukcesu. I choć tutaj w zapowiedzi powiedziałam wam o jednej roli, to zdecydowanie pan Roman jest aktorem więcej niż jednej roli. Ma ich na koncie bardzo wiele. Błyszczał na scenach teatru w Warszawie, Dramatycznego, Syreny, w Gorzowie, w Łodzi, gdzie błyszczał na deskach Teatru Powszechnego. Później był dyrektorem tej placówki, a także wykładowcą Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi. I miał on szczęście do takich ról, które zapadały w pamięć, ale nie tylko, jeżeli chodzi o film czy serial, ale również o teatr, ponieważ bardzo znaczącą dla niego rolą była rola tytułowa w Przygodach dobrego wojaka Szwejka z 1963 roku. A jeżeli chodzi o telewizję, oczywiście mam tutaj na myśli Maliniaka, bo dzięki jego postaci stał się gwiazdą telewizji, serialu, no i ogólnie bardzo rozpoznawalnym człowiekiem na ulicy. Mimo że rola była drugoplanowa, to trzeba przyznać, że o ile nie była na równi, to może i przyćmiła główną obsadę. Gra budowlańca w dwóch sezonach serialu w latach 70., a także w filmie Motylem jestem, czyli romans 40-latka, a także w kontynuacjach 40-latek 20 lat później przyniosła mu ogromną popularność. Niektórzy mówią, że nie lubił tej roli i pewnie był taki czas, kiedy go to na maksa wkurzało, ale później z perspektywy czasu przyznał, że jednak Maliniaka bardzo docenił za to, co mu w życiu dał. Denerwowało go oczywiście, kiedy ludzie zamiast po imieniu czy po nazwisku to wołali do niego na ulicy panie Maliniak, panie Maliniak. Ale no cóż, byli ludzie, którzy mieli gorzej. Taki Michał Milowicz po Chłopaki nie płaczą, no to na stacji benzynowej słyszał zazwyczaj bolec, kolec, stolec, pierdolec. To chyba już lepszy ten Maliniak. Pan Roman natomiast doceniał, że rola była bardzo dobrze napisana i że za taką popularnością muszą iść pewne konsekwencje. Ale był taki czas, kiedy to nazwisko doprowadzało mnie do szewskiej pasji. Bałem się, że kiedyś komuś przyłożę za tego Maliniaka. Zwierzał się w jednym z wywiadów. Ale jak sam mówił, ta rola miała w sobie coś jeszcze. Była bardzo pozytywnie odbierana przez widzów, bez względu na metrykę, wykształcenie i status społeczny. To była antypatyczna postać, podkreślał w wywiadzie z Gazetą Wyborczą. Bardzo się zdziwiłem, że tego Maliniaka ludzie tak polubili. Może dlatego, że widzieli go w sąsiadach, a nie w sobie. I ogólnie często zdarzały się w związku z tym Maliniakiem dość zabawne sytuacje, ale jedna jest tak zabawna, że postanowiłam wam ją tutaj przytoczyć. W 2012 roku na dworcu centralnym życzliwy kolejarz pomógł państwu Kłosowskim dostać się do pociągu. Na pożegnanie, strzeliwszy uśmiechem, zwrócił się do aktora. Panie Romanie, tu się wszystko rozpiża, ale przecież pan sam to budował. Na szczęście pan Roman sam uważał siebie za aktora bardzo spełnionego. Spełniłem swoje marzenia o aktorstwie różnorodnym. Grałem i Szwejka, i Ryszarda III, cieszył się. Złotymi literami w historii filmu zapisały się jego role. W bazie ludzi umarłych. Ewa chce spać. Czy jest tu panna na wydaniu? Pełni.
Big Bongu. To były dla mnie znaczące role, podkreślał w rozmowie z gazetą. Często grał też rzezimieszków, bandytów, ale również woźnych czy żołnierzy. Jego aparycja predestynowała go do tego, żeby wcielał się raczej w role komediowe, ale również świetnie czuł się w dramatach i tutaj myślę, że należy podkreślić jego rolę w Hydrozagadce. Był aktorem charakterystycznym, ale bardzo duże znaczenie miał tu też jego wzrost. Tak jak wam powiedziałam we wstępie, mierzył zaledwie 156 cm wzrostu i sam przyznał, że początkowo wiele osób mogłoby myśleć, że to go w ogóle wyautuje z tego zawodu, ale robiło zupełnie odwrotny efekt, ponieważ bardzo, bardzo się wyróżniał. Kiedy 5 przystojnych, wysokich facetów na scenie stoi, a jeden obok nich jest niski, to wszyscy patrzą na niego. Potrafię śmiać się z siebie i płakać też. I chociaż często jest tak, że jak ktoś właśnie ma takie predyspozycje komediowe, raczej rozśmiesza, to w życiu prywatnym często w zderzeniu z widzem okazuje się być jednak delikatnie gburowaty, pesymistyczny i zdystansowany. Jeśli chodzi o pana Romana, to tak nie było. Autorzy specjalnie dla mnie pisali teksty estradowe, które były kopią z moich warunków, z mojego wyglądu i tak dalej. Kilkanaście razy byłem w Ameryce, w Londynie, jeździłem ze swoimi monologami po Polsce. Potrafię śmiać się z siebie. No i ja wam zawsze staram się też przemycić przepis takich właśnie związków, które aktorzy tworzą, które są długowieczne, po to, żebyśmy mogli sobie coś z tego wyjąć dla siebie, skorzystać z takiej porady, czegoś się nauczyć, czegoś ciekawego się dowiedzieć i przenieść to na swoje życie. No w tym wypadku będzie znowu trudno, bo to tak jak z sukcesem, no nie wiem, w muzyce. Nikt ci nie powie, jaki jest na niego dokładny przepis. Zawsze powtarzam, że ożenić się bardzo łatwo, tyle że niełatwo być żonatym, chyba że ma się taką żonę jak ja. Małżeństwo posiadało działkę, bardzo często tam jeździli, ale szybko okazało się, że no dla pana Romana to nie jest chyba wymarzone zajęcie, zajmowanie się tą działką. Raz próbowałem skosić trawnik, ale zamiast trawy skosiłem kabel, no i miałem już spokój z działką. Jak sam przyznaję, rozrywkowy zawód aktora sprawiał, że czasem chciał poimprezować, ale na straży tutaj stała małżonka. Żona, która wszędzie za mną chodzi, przypomina mi, że jest moim alkomatem. Zdrowie nie pozwala mi już na wszystkie rozrywki, ale cieszę się, że wciąż mogę pracować. Mam 80 lat i szukam sposobu na resztę życia. Jeśli uznam, że już się nie nadaje, że widownia źle mnie odbiera, to zejdę ze sceny, ale bardzo chciałbym dokonać swojego żywota grając. A jego podporządkowanie żonie zauważyły nawet jego wnuki. Jak szli razem na spacer na działkę, to sąsiedzi mówili, że idzie Kłosowski z alkomatem. Babcia była siłą przewodnią w domu. Ona ustalała wszystkie wyjazdy, rzeczy, które należało kupić i załatwić, a on się podporządkowywał. Myślę, że taka rola zawsze mu była pisana. Pewnie trochę z wygodnictwa, a trochę z tego, że babcia lepiej to robiła, mówił wnuk Jan Kłosowski. Niestety smutniejszy okres w życiu pana Romana nastał w 2013 roku, kiedy jego ukochana żona odeszła. A jego marzenie się nie spełniło, nie był w stanie dokonać swojego żywota na scenie, ponieważ miał coraz poważniejsze problemy ze wzrokiem. W ostatnich latach to Krystyna uczyła go ról, bo on sam nie był w stanie ich czytać. Po jej śmierci sam musiał mierzyć się z trudami codzienności. Mam kłopoty ze zdrowiem i podjąłem decyzję, że już nie pójdę na scenę, mówił w rozmowie z Faktem. Zawsze twierdziłem, że aktor powinien odejść z godnością i wycofać się z zawodu, nawet jeśli jest jego wielką pasją. I tak zrobię, dlatego już nie pojawię się w telewizji. Od 2018 roku mieszkał w domu opieki pod Łodzią, który wybrał z tego powodu, że chciał być bliżej swojej rodziny i syna. Sąsiadka, która się mną opiekowała, zmarła. Ciężko mi było samemu i podjęliśmy decyzję o przeniesieniu mnie do domu opieki. Miałem iść do Skolimowa, bo mam tam wielu kolegów, ale tutaj mam bliżej do dzieci, bo to niedaleko Łodzi, gdzie mieszkają. Teraz często mnie odwiedzają. Jest mi tu bardzo dobrze. Dbają o mnie, mam rehabilitację. Bardzo mi się tu podoba. Wszyscy są bardzo serdeczni. Mam wszystko, czego potrzebuje starszy człowiek. Emeryturę, miłość rodziny i opiekę. W Białej Podlaskiej pozostał mój najlepszy przyjaciel, który jest wdowcem. Często do siebie dzwonimy. Wracamy do starych czasów. Jedyne, czego mi dziś brakuje, to czytanie. To mój największy dramat. Bo przez kłopoty ze wzrokiem książki w mojej biblioteczce stały się bezużyteczne. W 2013 roku natomiast wydano książkę z kłosem przez życie, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam was do jej przeczytania. W jednym z ostatnich wywiadów, jakich udzielił, przyznał: miałem spełnione życie, które brałem garściami. Jeżeli ja zagrałem i Szwejka, i Ryszarda III, to jest to coś. Zetknąłem się z wieloma znakomitościami teatru. Sprawdziłem się w komediach i w dramacie. Spełniłem również się jako dyrektor teatru, gdzie odpowiadałem za repertuar, który trafiał we współczesne gusta publiczności.
Roman Kłosowski zmarł 11 czerwca 2018 roku w Łodzi w wieku 89 lat. Mimo jego zaawansowanego wieku, jego śmierć była zaskoczeniem dla bliskich. Do szpitala trafił z powodu zapalenia płuc. Do ostatnich chwil była z nim jedna z najbliższych jego przyjaciółek, Teresa Lipowska. Roman Kłosowski został pochowany 18 czerwca 2018 roku na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Całym swoim życiem kochał ludzi, cudowny, ciepły, kochający i optymistyczny. W najgorszych momentach życia zachował optymizm. Jak widzicie, najważniejszy jest ten optymizm. On pomaga nam w każdej sytuacji zachować spokój ducha, taką pogodę ducha, szczęście, mimo że życie oczywiście doświadcza nas różnie. Mam nadzieję, że ten odcinek przypomniał Wam tego aktora, ale jestem pewna, że na pewno o nim nie zapomnieliście i że jeszcze bardzo długo będziemy o nim pamiętać, bo przecież chociażby 40-latek czy inne znakomite filmy z czasu PRL są nam przypominane, no i my je tutaj uwielbiamy. Jeszcze raz zachęcam Was, żebyście zapoznali się z ofertą Uniwersytetu Humanistyczno-Ekonomicznego w Łodzi i sprawdzili kierunek kulturoznawstwo i właśnie tę specjalizację produkcja obrazu internetowego. Być może wyszkolicie się tutaj na dobrą dla mnie konkurencję. Tego Wam życzę. A jeśli nie, to pamiętajcie, że po drugiej stronie kamery też jest bardzo dużo miejsca i naprawdę bardzo wielu specjalistów jest potrzebnych, a niestety na rynku bywa z nimi różnie, więc być może będzie to dla Was taki bodziec do odmiany. No i oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście dali łapkę w górę, jeśli Wam się podobało i byli ze mną w kolejnym odcinku, który już niedługo pojawi się na kanale. O kim będzie? O kimś na pewno bardzo ciekawym. To Wam mogę zagwarantować. Umowa stoi? Stoi. W takim razie widzimy się i do zobaczenia. Dzięki za dziś. Pa!